Cześć, zaczynamy kolejny odcinek przygód serbskich dobrowolców w świecie Rimworld. W poprzednim odcinku udało nam się odeprzeć atak, pierwszy atak chyba, pierwszy rajd wrogiego plemienia, grupy piratów, która to grupa obecnie wygląda w ten sposób. Także świetna robota naszych kolonistów. A na dzisiejszy dzień zaplanowane mamy budowę nowych grzejników w mieszkaniach naszych kolonistów i kolejny generator, o taki młyn wodny generujący prąd. Remek już stał, wziął się za robotę. Śniadanko. I cyk, grzebać zmarłych. Mógłbyś jeszcze to schować? To jest taki narkotyk. Raczej nie będziemy go zażywali. Ale no, przyda się do ewentualnej sprzedaży. W tym miejscu przyszłościowo trzeba by się było zastanowić nad jakąś taką przygotowaniem jakiejś obrony, żeby te nasze generatory tak nie obrywały jak przy ostatnim ataku. To na pewno też byłoby niezłe. I wszyscy agresorzy zostali już zakopani. To już nie ma co robić, więc możesz ucinać drzewa. Tutaj już na razie nie będziemy dolewali paliwa, że tak powiem, dokładali drewna, ponieważ zaraz ten generator wybudujemy kolejny, wodny. Myślę, że możemy trochę kamieni donieść, żeby wykonać z nich nowe bloczki do budowania. Teraz w pomieszczeniach przyjemne 22-23 stopnie. Myślę, że możemy właśnie powoli spróbować te lampy niszczyć, ale może w sumie na razie je po prostu przestaniemy zasilać i zobaczymy, co będzie, jak się zaczną wypalać. W sumie te łóżka dla gości możemy też zbudować lepsze. Czemu nie? I tutaj mamy jeszcze te nasze metalowe łóżka szpitalne, które też możemy ulepszyć od razu. Możemy zacząć badania nad kolejną
dość ważną kwestią, czyli nad chłodzeniem powietrza. Bo zaraz to mięso zacznie nam się psuć z tego co widzę w ogóle. Okej, okay, mamy gości i to takich gości pod tytułem karawana handlowa. Jest bardzo fajnie, że przyjdą, może uda się kupić jakąś broń. Myślę, że na razie możemy spróbować tutaj te pasywne chłodnice, może ze dwie zamontować. Okej, okay, Sebek zbudował przepiękne łóżko. Nie, zapraszamy, zapraszamy. Aha, o, dwa androidy. No to faktycznie mamy łóżek dla androidów. Ale to nie ma problemu, możemy takie skonstruować. Czy one są drogie? Dwa komponenty, 50 stali? Jasne, że nie. Więc śmiało, cyk, zrobimy dwa łóżka dla androidów. Te w ogóle też miały być dla gości. Te też będą dla gości. Boże, nie to naciskam. I to też miało być dla gości. Jest karawana. Zaraz wyślemy Damiana, bo chyba ma najwyższy współczynnik social, żeby tutaj z nimi dobił targu. Okej, okay, zobaczmy jak to wygląda. Na pewno chcemy im sprzedać te narkotyki, żeby nie kusiło. Te noże zdobyte na wrogach. To na pewno. Tą słabą M911. I widzę, że możemy na przykład kupić pepesze od nich. Kuszę taktyczną. Granaty. O, możemy sprzedać te nasze rzeźby. I w sumie możemy się zastanowić, czy właśnie nie wziąć na przykład tej pepeszy jako takiej dość solidnej broni na taki średni i bliski dystans. No możemy spróbować, czemu nie? Jeżeli chodzi o lekarstwa, w sumie moglibyśmy kupić może ze 2-3 sztuki. No powiedzmy 6. A może sprzedamy te maski? Na razie nie są potrzebne, w razie czego możemy dorobić więcej, w sumie tak samo jak te łuki. I to w takim razie dokupimy jeszcze trochę lekarstw. To są takie lepsze lekarstwa niż nasze ziołowe. Lepiej radzą sobie z takimi trudnymi ranami. No i w porządku, na razie niech będzie ta pepesza. Może w sumie jeszcze ten pistolet. A, zaszalejmy. Chociaż nie, trochę za dużo kasy na to pójdzie. Na razie niech będzie tak. A ja was poproszę, żebyście to od razu poprzenosili, żeby to tutaj nie niszczało. Na dworzu. No tu PPS ewidentnie świetny DPS. 5 razy taki. Przepraszam, 3 razy taki jak nasze łuki. Oczywiście, jeżeli chodzi o celność, to jest trochę słabsza. Ale myślę, że i tak na tym mówię, taki bliski, średni dystans to będzie świetna broń.
Potomkowi damy. Zbuduj to drugie łóżko. I od razu też machniemy to dla gości. Zadyszkę. Cyk. W ogóle muszę się zastanowić, czy tego pomieszczenia nie przerobić jednak też na dwa pokoje gościnne, a po prostu nasz szpital sobie gdzieś indziej wybudujemy. Aha, dobra, dałem zadyszkę, a on nie może, nie stać go, więc trudno, już nie zarobimy, ale żeby był zadowolony. Jak tam nasze zwierzęta? Całkiem nieźle. Mamy nawet jeszcze trochę pokarmu dla nich. Tylko że widzę, że powoli trzeba zacząć myśleć. O, w ogóle niedźwiedź gryzli. Nieźle. Lepiej, żeby do nas nie wpadł z wizytą. Myślę, że zaraz zapolujemy na tego mega leniwca. Z uwagi na to, że będzie z niego trochę mięsa. A to mięso, jak widać, nam się powolutku kończy. Właśnie, wy nie mieliście jakiegoś jedzenia w sumie? No nie, nie za bardzo. W ogóle jacy są wyposażeni. Dobrze, że przybyli w pokoju. Aha, teraz tutaj mamy w sumie... O nie! Gdzie jest Jegor? Tutaj. Matko, przestraszyłem się, że ten niedźwiedź gryzli będzie chciał go zjeść, a Jegor jest gdzieś tu. Na szczęście tak nie jest, ale skoro niedźwiedź gryzli podniósł na nas rękę, to my musimy podnieść rękę niedźwiedzia gryzli. Więc przygotujemy się tutaj na jego przyjście. Jegor na razie tu zostanie, a reszta po prostu zapraszam do środka. Sebek, jego Cold Python, Tomek z Pepeszą. Tomek też wejdź. Gdzie ten niedźwiedź idzie? Dobra. Wszyscy zaznaczeni? Wszyscy, dobra. Może nawet jakoś tak was bardziej rozstawię, żebyście się tu nie pozabijali. Tutaj Sebek ma zasięg do tego drzewa, a łuk trochę bliżej. A, to myślę, że bardzo podobny zasięg tak naprawdę. Na co czekacie, panowie? Strzelać! No, tak, ty nie. Okej, świetnie. No to jak już wam tak dobrze idzie, to zapraszam jeszcze zapolować na mega leniwca. Aremku, ty przenieś niedźwiedzia. No, szybciutko, szybciutko, nie ma czasu. Cyk, cyk, cyk. Proszę się tu rozstawić ładnie.
Świetnie, to się przestraszyłem. Ale dostał strzałów. Coraz lepiej wam idzie to strzelanie. Bardzo dobrze. W sumie tą wybiórkę też możemy zapolować. Chyba nie powinienem zrobić krzywdy. Myślę, że możemy kolejne statuły budować, raczej rzeźbić. Gdzie mi z tymi mamowołami? Wypadł stąd. Okej, karawana sobie idzie. Jeszcze 6 dni zimy i będziemy mieli wiosnę. Myślę, że 6 dni jesteśmy w stanie spokojnie przetrwać. Oj, zatrucie. Ale w każdym razie no, na to, że przyjdzie wiosna, nie znaczy, że od razu będziemy mieli jakieś tam dużą ilość jedzenia. Chociaż mam nadzieję, że nasze zwierzęta chociaż będą mogły sobie coś tutaj, jakąś trawę poskubać. Na pewno mamy sporo skór. Ale na razie nikt nie potrzebuje nowych ciuchów, więc nie będziemy specjalnie nic robili. W pomieszczeniach dość przyjemne temperatury. Przewijmy trochę szybciej tę noc. Standardowo Remek już stał. Trochę posprząta. No proszę bardzo, byli bardzo zadowoleni z naszej gościnności. Zostawili nam 8 takich podstawowych apteczek dla androidów. Mogliby zostawić coś innego. No, ale w sumie nie mają za bardzo nic innego. Więc musimy się tym zadowolić. Na zewnątrz minus 24 stopnie. Dość chłodno, muszę przyznać. Mamy coraz ładniejsze pokoje naszych kolonistów. W sumie możemy jeszcze zbudować tutaj dla gości te stoliki nocne. Czemuż by nie? Dobra, jest czapka, jest ten. Myślę, że wystarczy, jeżeli chodzi o ciepłe ubrania. Jak nie, to dorobimy. Odrobina hipotermii jeszcze nikogo nie... A nie, w sumie. Okej, mamy jakieś spięcie. Proszę to zgasić.
mamy kolejnego megaleniwca, na którego w sumie moglibyśmy też zapolować. Ale to na razie niech zapolują na te mniejsze stworzenia. A później będziemy myśleć w dalszej perspektywie. Tomek leci z wiewiórką upolowaną. Świetna robota, Tomek. Widzę, że dębiu nie ma co robić. To wyznaczymy mu zaraz jakieś kopanko. Aha, tam na południu pamiętam, że były te sprasowane komponenty. Tutaj też są. Tu jest stal. Także śmiało można to wszystko kopać. Tutaj wam to krzesło postawię, bo nie mogę patrzeć, jak na stojąco to robicie. Nasza kolonia już trochę się zmieniła. Tutaj z mojego w małej jaskini w skale i prostych drewnianych domków mamy już całkiem niezłe osiedle. Okej, okay, mamy małego mamowoła, a w ogóle widzę, że lada chwila z naszych najwcześniejszych mamowołów będziemy mogli zebrać wełnę. A jest to jeden z najcieplejszych, jeżeli nie najcieplejszy materiał do produkcji ubrań w grze. Także na pewno pozytywnie to wpłynie na komfort termiczny naszych kolonistów. Co się dzieje? Po prostu musisz się wyspać. Kopcie dalej. Bardzo mi ciekawi, co jest tutaj, w tym pomieszczeniu, ale w tym pomieszczeniu może się kryć koniec naszej kolonii, więc na razie nie będziemy go otwierać. Nasz indyk głoduje, więc na razie nie mam lepszego pomysłu, jak po prostu wysłać te zwierzęta do spiżarni. Niech sobie zjedzą po posiłku, a potem z powrotem wrócą tam do stodoły. Na razie weźmy indyki. Myślę, że tym pozytywnym indycznym akcentem możemy ten odcinek zakończyć i widzimy się w odcinku kolejnym. Trzymajcie się, cześć!